złe wieści, Sly. Wygląda na to, że kilka elementów napędu czasowego odpadło podczas katastrofy. Postaraj się je odnaleźć jak najszybciej. Na szczęście zaawansowany procesor obliczania trajektorii nadal działa, dlatego udało mi się ustalić najbardziej prawdopodobne pozycje tych części. Niestety wylądowały w niebezpiecznej okolicy. Zębatka temporalna znajduje się niedaleko gniazda pterodaktyli. Obawiam się też, że jeden z tych prehistorycznych pingwinów zabrał nasz enkabulator grawitacji. Te małe wredoty może i wyglądają słodko, ale są złośliwe. To nie będzie proste, Sly. Sfotografuj miejsca, w których się znajdują, abym na ich podstawie mógł opracować plan działania. Bądź jednak ostrożny. Nie my pierwsi tu przybyliśmy. Widzisz tę konstrukcję na szczycie góry? Wygląda na pas transmisyjny. To nie jest technologia z epoki lodowcowej. Zrób zdjęcie tej maszynerii. Coś tu jest nie tak, a może nawet bardzo, bardzo nie tak. Bentley, masz jakieś wieści od Karmelity? Przykro mi, Sly. Może po prostu musi ochłonąć. Martwię się o Penelope równie mocno, co ty o... Karmelitę. Wiem, stary. Obiecuję ci, że wróci. Doskonale, Sly! Wykonanie tego zdjęcia wymagało nie lada wprawy. Tak, wrócę tu, gdy nie będę wyglądał tak smakowicie. Pytanie brzmi, do czego on służy?
Doskonale, Sly. Znajdę sposób, aby wyrwać mu ten enkabulator z tego wrednego dzioba. No nie wiem, Bentley. Te maluchy nie wyglądają na groźne. Sly, mam jakiś odpad. Znajdź budynek przypominający halę i przyjrzyj mu się. Mój termowizor wskazuje, że coś tam się dzieje. Jasna sprawa, stary. I dwa! Mistrzem jestem! Ja! Zrób mu zdjęcie! Może uda nam się go zidentyfikować! Dobra, nie mam mowy, by te błyskotki były stąd. Masz zupełną rację, Sly. Na pewno jest z innej epoki. Ta sprawa koniecznie musi zostać zbadana. Najpierw dowiedzmy się, z kim mamy do czynienia. Dobra robota, Sly. Wracaj do kryjówki. Potrzebujemy więcej informacji o tym miśku. Musisz wślizgnąć się przez dziurę w ścianie. Nie strać się jednak, póki nie zorientujemy się w sytuacji. Jasne, stary. Karmelita nadal się nie odzywa? Nie martw się, Sly. Na pewno wkrótce się odezwie.
Pił sprawę? Szef przerobił go na futro dla Le Paradox. Ten koleś mi się nie podoba. Ponoć ostatnim razem, gdy tu był, zabrał kły jednemu z naszych. Tak dla żartu. Auć. No, bez kłów z paniami sobie nie pogadasz. Bądź ostrożny, Sly. Postaraj się unikać strażników. Jasne, stary. Stary. Chciałbym być na jego miejscu.
To dziwne, ale ten gość wygląda znajomo. Zaraz! A niech mnie brakujące ogniwo! Slaj, to prehistoryczny szop! Ciekawy, czy on jest... Moim przodkiem? Jest taka możliwość! Pomóżmy mu! Slaj, mam pewien pomysł, ale będziesz musiał zdobyć skórę tygrysa szablozębnego. Tylko nie daj się zauważyć. Okej, Bentley, skóra tygrysa, tak jak lubisz. Kogo my tu mamy? Czemu mnie to nie dziwi, że on tu jest? Pachuga wygląda trochę jak... Thank you.
jego malarstwo nie poprawia mojej opinii na jego temat. Nie myśl o sztuce. Widzisz ten klucz? Na pewno otwiera tamte drzwi. Pewnie. Czas na prawdziwą sztukę. Sztukę kradzieży. Van Gogh jest przy mnie leszczem! Przytrzymajcie mi tego kolesia! Kiedy Gris ma wen, maluje jak marzenie! Masz już klucz! Leć po tygrysią skórę, Sly! Wspaniała robota! Teraz zdobądź tygrysią skórę! To nie jest mój kolor, ale niech będzie. Doskonale, Sly! Do roboty! Świetnie, Sly! Właśnie tego potrzebowaliśmy. Jeśli dobrze rozumiem biomechanikę, a rozumiem, pazury zapewnią ci dodatkową przyczepność, przez co będziesz wykonywać bardzo długie skoki. Spróbuj przeskoczyć tę przepaść. Przytrzymaj przycisk R2, by wycelować. Teraz wciśnij przycisk krzyżyk, by skoczyć do celu. Macie tu laskę! Niech wynagrodzenie teraz będzie hasłem! Sly, strażnicy na postumentach przytrzymują jaskiniowca. Załatw ich, to go uwolnisz. Robi się. Uważaj, Sly. Jeśli cię złapią, nigdy go nie wydostaniesz. To jest świetna okazja, żeby wykonać dziki sus. Thank you.
twarzy, długość futra i puszystość ogona. Według moich badań ten jaskiniowy szop jest twoim przodkiem. Chyba odnalazłeś swojego pierwszego Coopera. Ja tam podobieństwa nie widzę, ale wierzę ci na słowo, Bentley. Hej, wielkoludzie! A może byśmy tak teraz stąd zwiali? No cóż, nie poznaliśmy się, ale wiarygodne źródła podają, że jesteśmy odległymi krewnymi. Nie wiem, co powiedzieć. To niesamowite, że się spotkaliśmy. Jak ci na imię? Jestem Sly. Sly Cooper. A ty? Dobra. A może nazwę cię Bob? On ma rację. Powinniście uciekać, nim zjawią się posiłki. Dalej, za mną. No dobra, zrobimy to po twojemu. Dotarliśmy z Bobem do kryjówki. Wszyscy od razu go polubili. A jego zainteresowały nasze gadżety. Gdy był zajęty, Bentley opowiedział nam o jego byłym prześladowcy. Nazywał się Gris i swego czasu narobił niezłego szumu w świecie sztuki. Kiedyś był zwykłym zbirem, ale miał swoje 5 minut, gdy pewien znany artysta wyciągnął go z rynsztoka i uczynił sławnym. Minimalistyczne obrazy Grisa zostały uznane za przykład nowego stylu paleograffiti, a on sam stał się gwiazdą. Jego sława dobiegła jednak końca, gdy ludzie doszli do wniosku, że jego malarstwo jest po prostu kiepskie. Urażony Gris powrócił na ścieżkę zbrodni, szybko stając się najbardziej poszukiwanym złodziejem sztuki. Karmelita już od dawna pragnęła go dorwać. Teraz wiadomo było, jakim cudem tak długo wodził ją za nos. Gdy wreszcie udało się odpędzić Boba od narzędzi Bentleya, powiedział nam, że Gris zabiera jaja okolicznym pterodaktylom, przez co on sam nie może dostarczać swemu plemieniu pożywienia, tracąc tytuł najlepszego złodzieja jaj. Tak się tym załamał, że wyszedł z formy i dał się złapać Grisowi, który odebrał mu jego nowe narzędzie do kradzieży jaj. Wygląda na to, że laska pierwszego Coopera również została skradziona. Świetnie! Udało nam się uratować Boba. Musieliśmy się dowiedzieć jeszcze, co knują Gris i Le Paradox i po co były im te jaja. Potrzebowaliśmy także wsparcia Boba, by odnaleźć resztę części. Musieliśmy mu pomóc w powrocie do formy. Szybko.
pomóc odzyskać zaginione części. Ale jest w dość kiepskim stanie. Musisz go wytrenować, by znów mógł się wspinać. Nie ma sprawy, Bentley. Marej dobrze wie, jak zostać mistrzem. Słuchaj no. Koniec zabawy. Masz wrócić do formy. A ja dopilnuję, by tak się stało. Marej wyciśnie z ciebie siódme poty. Rozejrzyj się. Oto standardowy zestaw ćwiczeń. Ślizgawka, pingwinobicie, sumoplaskacz, nalot pingwinów, super proca i młot na pingwiny. Dobra, może nie są standardowe, ale mają znak jakości Mareja, więc do roboty! Jako sławny zapaśnik sumo, nauczyłem się powalać największego nawet przeciwnika. Wygrałem też mistrzostwa w jedzeniu ramen, ale to inna historia. Trzeba dużo ćwiczyć, by posiąść taką moc. W porządku, twój przeciwnik jest gotów. Gdy walka się zacznie, naprzyj z całych sił. Inaczej załatwi cię na cacy. Gdy uda ci się wypchnąć do ringu, wygrałeś. Naprzyj z całych sił! Nie pozwól się pokonać! No dalej, rusz tego ptaka! Prawdziwy wojownik wie, kiedy należy atakować. Wie także, kiedy odmówić sobie kolejnego kebaba na grubym cieście. Aby podejmować decyzję w mgnieniu oka, potrzebujesz precyzji. Z dziur będą wyskakiwać nasze małe pingwinki, ale także ich podróbki. Musisz trafiać tylko prawdziwe ptaki. Pokaż tym błaznom, kto tu rządzi! Super! Pamiętaj, żeby trafiać prawdziwe ptaki! Bądź ostrożny, to stare cwaniaki! Traf podróbkę, a pożałujesz! O tak! Umiesz wybrać moment, druhu! Musisz wyćwiczyć celność, aby zostać prawdziwym wojownikiem. Marej potrafi trafić w dziesiątkę, stojąc na głowie. Najważniejsza jest koncentracja. Dlatego uważnie obserwuj pterodaktyle. Widzisz, co trzymają? Załaduj małych przyjaciół do procy i pokaż im, jak latają prawdziwe ptaki. Gdy trafisz, ile razy trzeba, wygrasz. Spraw, by pingwiny wzniosły się w przestworza. Nie śpiesz się, ale też nie zwlekaj zbyt długo. Skup się na celach.
musisz trochę poćwiczyć. Musisz nauczyć się szybko reagować w każdej sytuacji. Nie tylko podczas obiadu. Musisz trafiać przeciwnika we właściwym momencie. Odczekaj chwilę i walnij go, gdy będzie tuż przed tobą. Wal z całej siły! Najważniejszy jest czas! Szybko się męczą. Gdy będziesz walczyć tak długo jak Murray, zyskasz zwinność kota i nie będziesz się przy tym krztusić kłaczkami. Aby tego dokonać, musisz się skupić. Ćwiczenie jest proste. Unikaj pingwinów. Kto uniknie pingwina, jest w stanie uchylić się przed wszystkim. Obserwuj uważnie te ptaszyska, a następnie uskocz im z drogi. Dobra robota, bo potrafisz się skupić. Dzięki nowoczesnym metodom szkoleniowym Murray posiadł zwinność górskiego kozła. Teraz przekażę ten sekret tobie. To proste. Stań na środku, a moi pomocnicy będą trząść platformą. Musisz zadbać o to, by jaju nic się nie stało. Musisz dobrze rozłożyć ciężar. Musisz balansować! Nie pozwól, by pingwiny rozbiły jajo! Odzyskasz równowagę! Dobra robota, młody! Bob, jest w tobie coś! Zasłużyłeś na te medale! Czeka cię ostatnie zadanie! Pokaż, czego się nauczyłem! Połącz wszystkie swoje umiejętności niczym trzypiętrową pizzę! Wiesz, co robić! Murray ma być dumny!
Pamiętaj, czego nauczyłeś się podczas treningu. Grrrr!